Nie może być przecież tak, że przez granice swobodnie przekraczają sobie, granice swobodnie przekraczają ludzie i na pewno zrobimy wszystko, ażeby granica była bezpieczna. Oprócz tego są oczywiście ćwiczenia, to nie jest zabawa, to są poważne ćwiczenia. Lepiej chyba zapobiegać niż leczyć. I biegali tam, zachowywali się w sposób nieodpowiedzialny. Nie będę mówił o poufnych informacjach czy o tajnych informacjach wywiadu, natomiast będę mówił o tym, że będzie wykonywało przez dłuższy czas ćwiczenia. To nie są żarty, to jest bardzo poważna sytuacja. To zobaczyłby pan, że oni są naprawdę w większości ogromnej zadowoleni z tego, w sposób bardzo obiektywny. Tarcza już jest przygotowana. Mamy taki budżet, jaki trzeba, panie redaktorze. Nie będziemy żałowali tutaj sił, środków, w tym przypadku środków finansowych, żeby to chce dojeżdżać do pracy. Nie będzie miał z tego powodu żadnych trudności. Przede wszystkim wiemy, że 18 milionów Polaków zapłaci mniej. Dla 90% Polaków jest to program pozytywny lub nie. Składkę zdrowotną 53 zł. 53 zł. Musimy mieć źródła dochodów, to jest pierwsza rzecz. 53 zł to znaczy dla większości pracowników świata pracy, pracowniczego, bo nie będziemy płacić podatków składka dla ryczałtowców. Ryczałt dla ryczałtowców będzie niższy. Zostało panu w głowie to, co słyszał pan do połowy sierpnia. Stracą, panie redaktorze, 5 maja oni przedstawili sprzed Polskiego Ładu, sprzed ogłoszenia Polskiego Ładu, 5 maja 53 zł w najbliższych kilku dniach. Ja mam dobrą wiadomość dla Polski, że, ale jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że my sobie dzisiaj radzimy bardzo dobrze, jak wszyscy widzą, w oparciu o polskie środki, w oparciu o to, co my wygenerowaliśmy, czyli warto podkreślić tak, ktoś się nie boi, działa odważnie, to od czasu do czasu jakieś potknięcie następuje, ale ja podejmuję problemy, bierze byka za rogi.